szczęście wszystko dobrze, bo później to dzwoniły. No. A to już tydzień. Wczoraj jak wyjechały. Zaraz wróż. Wyjechali. Bo mężczyzny mają. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie w imieniu wydawnictwa EZOP. Na panelu tłumaczy zatytułowanym o przekładzie literatury europejskiej, organizowanym w ramach projektu Literackie Zbliżenia, który jest dofinansowany z unijnego programu Kreatywna Europa Kultura. W ramach programu Literackie Zbliżenia wydawnictwo EZOP pod nieco zmienioną nazwą wydawnictwo Wyszukane tłumaczy i publikuje ciekawe dzieła literackie przeznaczone dla dorosłych, tym razem z krajów takich jak Słowenia, Bułgaria, Estonia, Litwa, Grecja i Portugalia. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy też oglądają nas podczas transmisji online na Facebooku wydawnictwa EZOP i Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży numer 31 w Warszawie. Będziemy dziś rozmawiać o powieściach, które ukazały się ostatnio nakładem wydawnictwa EZOP. Większość z tych powieści otrzymało Nagrodę Literacką Unii Europejskiej i tak w 2015 roku tę nagrodę otrzymał między innymi Dawid Machado za powieść Średni współczynnik szczęścia, przetłumaczoną przez obecnego tu pana Wojciecha Harhanisa. W 2016 roku tę nagrodę otrzymał pisarz Jasmin Frelich ze Słowenii za powieść Na pół, przetłumaczoną przez panią Marlenę Grudę, która niebawem również ukaże się, będzie dostępna na rynku. W 2017 roku natomiast tę nagrodę otrzymała książka Wyspa Krach bułgarskiej autorki Iny Wełczanowej, przełożona przez panią Hannę Karpińską, która też jest z nami. I w tym samym roku też tę nagrodę otrzymała książka Dendrety autorstwa Kali Papadaki w tłumaczeniu pani Ewy Schiller, która również jest dzisiaj z nami. Witamy serdecznie. Przedstawię Państwu na początek tłumaczy, z którymi będziemy dziś debatować o literaturze europejskiej. Zaczynając od mojej prawej strony, pani Marlena Gruda jest slawistką, literaturoznawczynią pracującą obecnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Filologii Słowiańskiej. W jej tłumaczeniu mogą Państwo przeczytać zarówno utwory dla dzieci przetłumaczone z języka słoweńskiego, jak i utwory dla dorosłych, między innymi bardzo znanego słoweńskiego pisarza Ewalda Flisera. Dzisiaj porozmawiamy też o jeszcze jednej powieści, która ukaże się niebawem, bardzo ważnej dla słoweńskiego społeczeństwa, o powieści Wymazana Michy Maciniego. Pani Marlena pisała swoją pracę doktorską na temat bohatera w powieści słoweńskiej po 1991 roku. I chciałam zapytać, czy mogłaby nam pani powiedzieć pokrótce, scharakteryzować tego nowego bohatera powieści słoweńskiej w porównaniu do bohatera polskiej powieści w podobnym okresie? Sytuacja w Słowenii w latach 90., a właściwie najbardziej po 91 roku, różniła się znacząco od sytuacji w Polsce. I bohater literacki miał się według znanego literaturoznawcy Janka Kosa zmienić znacząco także po uzyskaniu niepodległości przez Słowenię. Wcześniej Słowenia znajdowała się zawsze pod wpływem, pod zależnością, była zależna od innych państw. Z tego też powodu ten bohater, który się ukształtował, był zwykle bohaterem zależnym, bohaterem ofiarą. I zakładano, że po odzyskaniu niepodległości, po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości, ten bohater się zmieni. Ja w swojej książce oczywiście poprzedzając zarysem takim historycznym głównych dwóch typów bohatera słoweńskiego,
z przełomu wieku XIX i później jeszcze w wieku XX, przedstawiając twórczość Iwana Cankara i Władimira Bartola, przedstawiłam bohatera współczesnego i dokonałam takiej charakterystyki na kilka typów. I jednym z nich, między innymi takim, bym powiedziała, i zgodziła się z decyzją Unii Europejskiej dotyczącą wyboru powieści Jasmina Frelicha, ponieważ tę książkę również wybrałam jako tę, która jest nowym głosem w generacji wręcz. W porównaniu, dlatego z tego też powodu ten bohater różni się od bohatera polskiego, którego nurtowały zupełnie inne problemy niż bohatera słoweńskiego, który musiał cały czas udowadniać, że jest Słoweńcem, że przynależy do swojego kraju, podkreślać tę swoją słoweńskość. W literaturze polskiej takich zjawisk akurat nie było. Były inne problemy, o których tutaj zresztą też nie będę przybliżać, bo mniej więcej znam literaturę polską. Poza tym literatura małych ojczyzn w literaturze słoweńskiej także była znacząca, więc tutaj może też się nie będę rozwijać zbytnio tematu. Tak, bohater słoweński różnił się od bohatera polskiego lat 90. i później. Chociaż teraz właściwie w trzecim tysiącleciu można powiedzieć, że taka nastąpiła uniwersalizacja i taki też jest bohater w powieści Jasmina Frelicha. Jest taki uniwersalny, bym powiedziała, światowy wręcz. Do tematu uniwersalizacji jeszcze powrócimy. Przedstawię Państwu pana doktora Wojciecha Harhalisa, który... Przepraszam, od 3 dni habilitowanego. O, serdecznie gratulujemy. Przepraszam, musiałem. Tak, jak najbardziej. Serdecznie gratulujemy, bardzo się cieszę. Tłumaczy pan z języków hiszpańskiego, portugalskiego, angielskiego. Także ogromne spektrum ciekawych autorów mogą Państwo znaleźć, wyszukując właśnie pana Wojciecha jako tłumacza. Także pan Wojciech jest redaktorem serii literatury brazylijskiej w poznańskim wydawnictwie Rabis. A dla zainteresowanych też prowadzi wykłady w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Na tle wszystkich tłumaczeń najczęściej prawdopodobnie jest pan pytany o ponowne przetłumaczenie Don Quixota, Cervantesa. Borges napisał opowiadanie Pierre Menard, autor Don Quixota, w którym tytułowy bohater pisze go na nowo, odnawia ten akt twórczy, zachowując własną inność, podejmując się tego tajemniczego zadania dosłownej rekonstrukcji oryginału. I można by ten tekst właściwie odczytać jako pewną metaforę, parabolę pracy, którą wykonuje tłumacz. I w nawiązaniu do tego opowiadania chciałam zapytać, po pierwsze, co natchnęło pana, co skłoniło pana do podjęcia tego tłumaczenia i jak to spotkanie z tym klasycznym tekstem wyglądało? Co tknęło, to jest bardzo odpowiedź na pytanie, co spowodowało, że ja tego Don Quixota przetłumaczyłem, jest historią na osobne spotkanie, może nawet kilkugodzinne, zwłaszcza, że ja o Don Quixocie uwielbiam rozmawiać, znaczy może nie rozmawiać, mówić o nim. Rozmówca nie jest potrzebny tak naprawdę. Ja tę książkę kocham, ona jest fantastyczna, natomiast kiedy się jej nie kochałem, było trudno ją przeczytać na studiach w języku polskim, była po prostu okropna. Kolega Abel Murcia Soriano, ówczesny dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie, troszeczkę wziął pod włos, podpuścił przy jednej z rozmów, że powinienem to przetłumaczyć i ja najpierw go obśmiałem straszliwie, a później zacząłem oglądać tę książkę i ją zrobiłem. No jak wyglądała praca? Żmudnie i długo. Pierwszy tom tłumaczyłem lat, proszę pani, 6. Drugi tom chyba rok. Ale to już była taka kontynuacja. Natomiast zostawmy Don Quixota. Niech on sobie w bibliotekach siedzi i wydaje mi się, że bardzo ciekawe pytanie zadała pani tej koleżance.
Ja bym chciał na nie odpowiedzieć w odniesieniu do książki, którą przetłumaczyłem dla wydawnictwa Ezop Wyszukane, bo literatura portugalska w Polsce nie jest zbyt popularna, w związku z tym niewiele kto wie, że młodzi pisarze, młodzi, czyli urodzeni po 70-74 roku, czyli po już przewrocie demokratycznym w Portugalii, nie lubią pisać o Portugalii, to znaczy od Portugalii uciekają. Możemy pisarzy portugalskich obecnie piszących podzielić na dwie grupy. Jedna to jest grupa, która cały czas prowadzi dialog z salazaryzmem, próbuje jakoś przepracować ten okres dyktatury i wojny domowej, no, wojny w Afryce, wojen kolonialnych. Ale to już są ludzie zdecydowanie w wieku podeszłym, natomiast ci młodsi od Portugalii uciekają, nie zajmują się nią, zajmują się tematami uniwersalnymi literatury. Tu możemy takiego pisarza przetłumaczonego na polski, Afonso Cruz, z powieścią Dokąd odchodzą parasolki, z fantastyczną powieścią, zresztą polecam. On gdzieś pisze o Dalekim Wschodzie. Jest powieść o bombardowaniu Drezna na przykład. Część osób w tej chwili, mamy rok 2020, niektórzy młodzi zaczynają powoli odkrywać Portugalię, zaczynają do niej wracać na bazie takiej literatury tęsknotowej o koloniach. Jest cały cykl książek, tak jak u nas jest, nie wiem, o kresach, tak Portugalczycy piszą książki o Afryce. I niektórzy z tych młodszych pisarzy rzeczywiście też zaczynają do tego tematu wracać. Natomiast takiej książki, jak książka Davida Machado, Średni współczynnik szczęścia, chyba nie ma. Oprócz niej naprawdę chyba nie ma takiej książki. To znaczy jest to książka człowieka, który opowiadająca o tym, że o kryzysie obecnym, w dalszym ciągu trwającym w Portugalii, o kryzysie, o tym, jak człowiek sobie nie radzi albo radzi z problemami finansowymi, kiedy wszyscy tracą pracę dookoła. Co ciekawe, sam autor zaczął pisać książkę w momencie, kiedy stracił pracę w 2008 czy 2009 roku. Był jakimś księgowym, ekonomistą, nie sprawdziłem, przepraszam. W każdym razie stracił robotę, został pisarzem i książka, na której się spodobała, że później nawet film na jej podstawie powstał i całkiem nieźle sobie radził, ale myślę, że to już wystarczy naświetlenie Davida Machado. Dziękujemy bardzo. Będziemy też dziś rozmawiać o książce Wyspa Krach w tłumaczeniu pani Hanny Karpińskiej, która od wielu lat już popularyzuje literaturę bułgarską w Polsce. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, slawistyki na tym uniwersytecie i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W tłumaczeniu pani Hanny mogą państwo znaleźć nie tylko powieści, ale też sztuki teatralne i poezję oraz artykuły na temat sztuki przekładu. W nawiązaniu do powieści, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, chciałam zapytać o bohaterki kobiece. Czy ma pani jakieś swoje ulubione bohaterki kobiece tłumaczone przez siebie w literaturze bułgarskiej? Musiałabym się głęboko zastanowić. Ale chyba tak, bo wracam myślami, jak pani się o to pyta, wracam myślami do jednej z moich ulubionych książek bułgarskich, które tłumaczyłam dosyć dawno. Zresztą o charakterystycznym tytule to też bym powiedziała trochę o wyborze tytułu powieści tłumaczonych, ale to trochę później. Jest to nieduża książeczka, której bohaterką jest dziewczyna, młodziuteńka, 16-letnia dziewczyna. Dzieje się to w drugiej połowie XIX wieku i ta dziewczyna jest, gdy Bułgaria właściwie jest jeszcze państwem zniewolonym przez Turków, ta dziewczyna ma zero świadomości narodowej. Jej ojciec uważa się za Turka, nie wiem. I ona i wysyła ją na pensję do Bukaresztu.
I w tle tej powieści jest cała sprawa wyzwolenia Bułgarii i nawet osoby historyczne, postacie historyczne, ale ta dziewczyna jest główną bohaterką tej książki, jak w niej się budzi no nie tylko świadomość narodowa, ale przy okazji się w niej budzi myśląca istota, kobieta, osobowość w ogóle. Ona dorasta i staje się kimś bardzo, bardzo ważnym dla swojego otoczenia. Jest to fantastycznie napisane, zresztą przez kobietę też. Książeczka jest właściwie nawet w Bułgarii mało znana. Mogę o tym tytule powiedzieć, bo to jest pani, wiem, że pani się interesowała tym, czy czasami zmieniamy tytuły książek. I właśnie to jest taka książka, której tytuł musiałam zmienić, bo ona ma tytuł bułgarski korabat, to znaczy statek, ale z rodzajnikiem określonym, czyli ten statek. I kiedy Bułgarowi się powie, że książka dzieje się w 1876 roku i ma tytuł ten statek, to już będzie wiedział, o jaki statek chodzi. Natomiast gdyby po polsku wyszła książka pod tytułem statek, no to by ktoś pomyślał, że to jest o przemyśle stoczniowym czy coś takiego. Ale historia jest taka, że ja musiałam ten tytuł zmienić, znaczy musiałam, po prostu no doszłam do wniosku, że nie mogę tej książki pod tym tytułem wydać, że to w ogóle ją położę absolutnie. Ona się tam styka w tym Bukareszcie, styka się z takimi chłopakami młodymi bułgarskimi, którzy chcą walczyć o niepodległość Bułgarii i chcą zdobyć przez Dunaj, przepłynąć statkiem właśnie i przyłączyć się tam do trwającego powstania. Robią to, ale to jest wydarzenie historyczne, to im się nie udaje, oni się rozpraszają, giną, ginie taki bardzo wybitny poeta bułgarski Hristo Botev. I to powstanie wtedy na 2 lata zostaje stuszone. I ona się tak trochę flirtuje z jednym z tych chłopców, ale oczywiście on jej nie mówi, kim on jest, że on tutaj się uczy, że te. I ona mówi, że jedzie na wakacje, będzie jechała do domu, do rodziców, bo rodzice w Płowdziwie mieszkają. On mówi, tak, a kiedy pani będzie, a jak pani będzie płynęła statkiem? A kiedy pani będzie płynęła tym statkiem? 17 maja. I on w tym momencie zajarzył, jak to się dzisiaj mówi, że to jest ten dzień, kiedy oni chcą ten statek zdobyć i zmusić go do lądowania w Bułgarii. Nie może jej nic powiedzieć. Mówiła, 17 maja, to fajna, to cudowna pora na podróż. No i cudowniejsza pora na podróż do Bułgarii. Tak powiedział wzniośle nieco, ale to gra z tym. No i ja w tym momencie, olśniło mnie cudowna pora na podróż. Ten tytuł się okazał bardzo dobry, bardzo pasujący do książki. Autorka była bardzo zadowolona i książka się podobała. A wracając jeszcze do bohaterek kobiecych, to jeszcze mam jedną książkę przetłumaczoną nieco później, jakieś 5-6 lat temu, gdzie bohaterkami są też kobiety i jest to książka taka dosyć przerażająca. Ta książka ma tytuł Matki. I jest to, autorką jest Teodora Dimova, bardzo znana bułgarska pisarka, córka zresztą jeszcze bardziej znanego pisarza, Teodora Dimova. Jest to kilka takich nowel łączących się ze sobą, których bohaterami są dzieci z jednej, 14-letnie, takie 15-letnie z jednej klasy szkoły. I są sylwetki tych dzieci w sytuacji szalejącej transformacji. Ich sytuacja rodzinna i postacie ich matek i rzeczy, które się w tych rodzinach dzieją i które są no, przerażające w większości. Nie mówię, żeby to był jakiś horror taki bardzo dla nas egzotyczny, bo to jest powtórzenie, czy po prostu to są historie, które my znamy z Polski tego czasu. Matki wyjeżdżające za granicę, zostawiające dzieci zmuszone do prowadzenia domu, zajmowania się wszystkim w sytuacji absolutnie skrajnej biedy, czy córka wybitnego pisarza, która marzy o tym, jest bardzo uzdolniona tanecznie, marzy o tym, żeby wyjechać za granicę i uczyć się w szkole baletowej, bo w Bułgarii nie ma takiej możliwości. I jej ojcu proponuje się stypendium, jakieś moce, nie wiadomo jakie, proponują wielkie stypendium, bardzo, bardzo, bardzo dobre. I okazuje się, że jest to mafia.
i jest, no są rozterki tej rodziny, tego ojca i sytuacje naprawdę absolutnie skrajne, absolutnie tragiczne. Książka jest fantastyczna i bohaterkami są kobiety, znaczy te matki i dziewczęta, bo tam są chłopcy i dziewczęta, to są te dzieci. I są też sylwetki zupełnie nadzwyczajne. Bardzo, bardzo dobra książka i bardzo dużo mówiąca o Bułgarii, z kolei niehistorycznej jak tamta, tylko prawie współczesnej. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście tłumacz, można powiedzieć, że jest w pewnym sensie ambasadorem nie tylko literatury, ale czasem też kultury, historii kraju. O to też chciałam zapytać panią Ewę Schiller, która tłumaczy z języka angielskiego i nowogreckiego i przełożyła już ponad 30 książek i beletrystycznych, i popularno-naukowych, literackich oczywiście też, poza tym sztuki teatralne i filmy, co też jest często wymagającym zadaniem. Chciałam zapytać przede wszystkim o to, jak zetknęła się pani z literaturą grecką, ponieważ jest też pani związana z Towarzystwem Przyjaciół Grecji i mocno zaangażowana w promowanie tej literatury. Zdumiewa mnie, wszyscy mnie pytają i wszyscy się dziwią, jak to się ta Grecja znalazła w moim życiu. No ja na to muszę odpowiadać w jeden sposób. No ja się zakochałam w Grecji, jak byłam bardzo młodą kobietą. Jest to absolutnie wytłumaczalne, że się zakochałam, ponieważ byłam na bardzo udanej wycieczce. Byłam wtedy na studiach, była to studencka wyprawa, sami ją przygotowaliśmy, sami się oprowadzaliśmy. Zwiedziliśmy najpiękniejsze miejsca w Grecji, czyli Ateny, Peloponez i jedną z wysp, mianowicie Mykonos, dzisiaj bardzo znaną i popularną. No i to były czasy, kiedy ja z tej szarej, smutnej Polski nagle znalazłam się w zupełnie innym świecie. Więc wrażenie było ogromne, a w dodatku Grecja jest pełna muzyki. I ta muzyka, którą nas raczono w autokarze, kierowca puszczał sobie z, tam rozmaite taśmy, jak się potem dowiedziałam, po latach, były to stare tak zwane rebetika, czyli no, początek wieku. Utwory, które jak gdyby znalazły się w Grecji w początku wieku, zostawmy już tę muzykę, w każdym razie te rebetika, w każdym razie tak mi się to wszystko podobało, że postanowiłam zrozumieć, o czym oni śpiewają. No więc jak tu zrozumieć, o czym oni śpiewają, trzeba się nauczyć języka. Ale to były czasy, kiedy nie było ani żadnych kursów, ani żadnego wydziału na żadnym uniwersytecie, który by uczył, no, czy gdzie można byłoby studiować. No, o słownikach to do dzisiaj nie ma. Także no, jakimś tam domowym sposobem znalazłam osobę, która, Cypryjkę zresztą, która uczyła mnie tego języka, no i powoli nauczyłam się tego języka, potem wjeżdżałam na studia do Salonik, takie krótkotrwałe, językowe. No i tak to się zaczęło. No i już szczęśliwie chyba 40-lecie obchodzę tej miłości do Grecji. I kiedy już zaczęłam tłumaczyć, postanowiłam, że spróbuję tłumaczyć tę literaturę grecką, to zrobiłam rozeznanie. Okazało się, że w ogóle jest nieznana literatura grecka. Moje pragnienie to było przedstawić Polakom Grecję współczesną. Bo jak mówimy Grecja, no to wszyscy myślą o dawnych czasach, no to już wiemy, tamci dawni, tamci Grecja starożytna, wszyscy wszystko wiedzą. No tak. Natomiast dzisiejsza Grecja zupełnie jest nieznana. Jeżeli powiemy, że w latach powojennych, właściwie do 10 lat wstecz mniej więcej, to w Polsce ukazywała się, jeśli chodzi o prozy, bo to mnie interesuje, no jedna pozycja na 2 lata, góra, tłumaczona z trzecich języków, głównie z francuskiego czy z angielskiego, no to miałam, że tak powiem, przed sobą pole otwarte. I początki były wspaniałe, ponieważ udało mi się i przetłumaczyć bez tych słowników, bez internetu, bez maszyny do pisania, bez komputera, bo to się jeszcze pisało na maszynie do pisania, więc każda wersja musiała być, że tak powiem, żarta wyrzucana.
No, w każdym razie to było bardzo trudne, dlatego też się tłumaczyło książki znacznie dłużej niż teraz. No, ale udało się wydać taką pozycję, którą uważam za w ogóle najlepszą pozycję w powojennej literaturze, w prozie, w powieściach, wśród powieści nowogreckich. I tu też możemy nawiązać do tytułu, bo zmieniłam tytuł, a teraz żałuję. Powiedz więcej. Książka w ogóle Kostasa Tachcisa, wielka postać w literaturze greckiej, no ale może nie będziemy tutaj tego rozwijać. W każdym razie książka ma tytuł Trito Stefani, czyli po prostu trzeci wianek. No ale trzeci wianek to jest dla Greka trzeci ślub. Ponieważ Grecy jak biorą ślub, to tam się te wianki, takie koron, takie wianki przekłada nad głowami nowożeńców i w Grecji dopuszczane są właśnie bodajże trzy śluby, można brać, rozwód nie jest jakimś taką straszną rzeczą, przy pierwszy, drugi, trzeci jest okej. Okay. No i bohaterka bierze właśnie ten trzeci ślub. No i co tu zrobić z tym tytułem? No trzeci wianek, to przypis do tytułu dać, no nie wiadomo. Więc dyskusje w gronie zaprzyjaźnionych literatów, tłumaczy. A to zmienię, to, a daj, obyś trzech mężów miała. Obyś trzech mężów miała. No strasznie mi się spodobało, ponieważ ona wszystkie te małżeństwa miała nieudane i to trzecie też było nieudane ostatecznie. No i na tym zostało i książka funkcjonuje w Pod tym tytułem w Polsce, tak. Także to się udało, chociaż to były czasy, ona miała być wydana przez PIF, potem PIF miał kłopoty, więc z tego zrezygnował, na szczęście potem zaproponowałam to innemu wydawnictwu, udało się. No i tak przez te 40 lat próbuję pokazywać tę prozę. Chcę, żeby to był obraz możliwie najbardziej dzisiejszej Grecji. Żebyśmy przestali patrzeć na tę Grecję jak na plażę, słońce, morze, kropka. Aj, dobre jedzenie, to o tym nie można zapomnieć. Ale jeszcze coś innego, jacy ci Grecy są, ponieważ oni są bardzo podobni do nas Polaków, a my do nich. Więc jest wiele wspólnego i to nawet chyba widać to w tej literaturze. Tak. Chciałam zapytać Państwa konkretnie o tytuły tych powieści, które tu widzimy i które niedługo się ukażą. Czy decyzja odnośnie wyboru tytułu była jasna, czy wręcz przeciwnie? Czy może mogliby nam Państwo przybliżyć jakieś konotacje oryginalnych tytułów, których może nie udało się oddać w tłumaczeniu? No to ja może powiem, bo jestem blisko tego tematu. Tytuł mojej książki to są dendryty. Mm-hmm. Po grecku dendrytes. Czytam tę książkę, tłumaczę, robię, szukam, gdzie są te dendryty. No nie ma. Książka cała się kończy, nic ani słowa o dendrytach. No więc dalej szukać. Dlaczego dendryty? No bo przecież nie wiem. No więc w końcu się okazało, że autorka w rozlicznych wywiadach, bo wszyscy pytali, dlaczego dendryty, bo nikt nie rozumie, no więc ona wyjaśniała, skąd dendryty. Może dla Greka z dendryty, słowo dendryty jest jakby... Z drzewem się kojarzy. Kojarzy się bardziej z drzewem. Nam się może nie kojarzy z drzewem, ale ja uznałam, że dendryty, no chyba się mniej więcej wie, co to są dendryty, tak? Że to się wiąże z jakąś komórką nerwową, że tam jakieś są wypustki, no a jak wypustki, to jakieś rozgałęzione, jakieś takie rozciapierzone. Ale dowiedziałam się też od autorki, że dendryt, a potem sama znalazłam, że dendrytami nazywa się też pewien rodzaj płatków śniegu. I to są takie pierzaste płatki śniegu, czyli znowuż jakieś wypustki, jakieś rozgałęzienia. No i o płatkach śniegu w książce nawiązania do płatków śniegu są. Natomiast te dendryty, które mamy, na których są te synapsy, które są w komórce nerwowej, na dendrytach są synapsy, które są odpowiedzialne, jak wyczytałam, za proces zapamiętywania, a zatem również za wspominanie, czyli za pamięć. No i mamy wytłumaczenie, dlaczego książka ma taki tytuł. Ponieważ już raz tytuł zmieniłam i byłam nieszczęśliwa,
więc uznałam, że tu nie ma co przy tym grzebać absolutnie. A czy mogą być ważne w języku greckim te konotacje powiązane z rozgałęzieniem, właśnie z drzewem rodzinnym na przykład? W książce jest taka aluzja niewielka właśnie do drzewa, do genealogii, ale słowo dendryty myślę, że nie kojarzy się bardziej z czymkolwiek Grekowie niż poza tym drzewem, tak? No bo to jest od słowa dendro, czyli drzewo, ale myślę, że dendrytes to nie mówi więcej Grekowi niż nam dendryty. Kto wie, co to jest ten wiek, kto nie wie, no to niech szuka. Z kolei Wyspa Krach, właściwie chyba trudno nam ją skojarzyć z wyspą, do której ta nazwa oryginalnie się odnosi. No, ale autorka tak napisała, jej się tak skojarzyło. Ja też z początku, dopiero w którymś momencie doszłam do tego, a zresztą chyba już nie pamiętam. W każdym razie musiałam się w którymś momencie upewnić, czy to chodzi o tę konkretną wyspę Krk. I nawet posprawdzałam sobie, że topograficznie i tak dalej, ona to bardzo wszystko tak dokładnie opisuje. No, ale ponieważ jej się ta nazwa kojarzyła z Krachem i zrobiła z tego tytuł książki, to nie widziałam powodu, dla którego bym to miała zmieniać. Tym bardziej, że to też taki jeszcze zanim przeczytałam książkę, czytałam wywiady z nią i taki suspens tam ona spowodowała, że ten tytuł jest bardzo pesymistyczny i oczekuje się jakiejś tragedii. A w sumie książka nie jest tragiczna i jest, no właściwie nawet bywa chwilami śmieszna. Akurat wczoraj rozmawiałam z koleżanką, która dostała ode mnie jakiś czas temu tę książkę, no i mówiła, że właśnie skończyła ją czytać i powiedziała, że ten koniec, zakończenie jest olśniewające, jest tak szalenie optymistyczne, jest takie otwarte na przyszłość, jest takie fajne, zwłaszcza w dzisiejszych naszych smętnych czasach, że w ogóle super. No więc jest ten kontrast między tytułem a treścią, ale on był zamierzony przez autorkę. A dobry tłumacz słucha autora. To prawda. Temat poszukiwania szczęścia w tych powieściach się przejawia, bo trochę też o tym jest Wyspa Krach. Ale w większym stopniu ten namysł nad szczęściem pojawia się w książce portugalskiego autora. No tak, to szczęście w tytule, więc no jest. Średni współczynnik szczęścia. W zasadzie nie było problemu z tytułem. To jest Índice Médio da Felicidade w języku portugalskim, czyli... Dokładnie to samo. Dokładnie, ale niedokładnie też, bo był, jak spojrzymy sobie w Wikipedię, to jest autorytet teraz, jak ten współczynnik szczęścia się wykłada po polsku, to jest wskaźnik szczęścia. I tak naprawdę powinien być to średni wskaźnik szczęścia. Ale mnie się bardziej podobało współczynnik. Ale dlatego, że to jest... średni nie bardzo pasuje do wskaźnika, no bo wskaźnik średni wskazuje... Wskaźnik, no wskaźnik się kojarzy od razu z patykiem. Tak, nie może być większy, mniejszy, średni, tylko wskaźnik jest wskaźnik, prawda? Tak mi się współczynnik wydaje. Współczynnik jest współczynnik. Współczynnik jest lepszy. Wskaźnik może być średni. Wskaźnik średni. No, matematyka była dawno. Ale ładniej brzmi współczynnik. Współczynnik. Współczynnik, bo współczynić, współdecydować, nie, że jest jakiś element ważny w tym szczęściu, który o nim decyduje. To jest wskaźnik, jak mówiłem, kojarzy mi się raczej z takim rozkładanym długopisem albo z takim drewnianym, co pani od matematyki nas po głowie biła w dawnych czasach. No, wyszedł współczynnik szczęścia, wydaje mi się, że dobrze. Dobrze. Tak. Brzmi świetnie i też w całej powieści jest to niesamowicie ukazane. To trochę też łączy ten średni współczynnik szczęścia z powieścią grecką. To znaczy, jak to szczęście zmierzyć? No, nie mierzyć szczęścia. Nie mierzyć. Powieści, którą tłumaczyłam w tych dendrytach, to właściwie wszystko dzieje się źle. I czytamy, i się śmieje.
I miałam taką, napisał mi znajomy, który czytał te książki, powiedział: słuchaj, cudowna, no to tak płynie, to jest coś tak wspaniałego, tylko żeby wreszcie się komuś coś udało. No nie chciałam mu powiedzieć: słuchaj, do końca będzie niestety tak, jak jest. I były pytania do autorki, dlaczego tak i co ona chciała właściwie zrobić, w tej książce nam pokazać. Były głosy, że to odzwierciedla lata kryzysu w Grecji, które trwają i trwają, skończyć się nie mogą. No ona zaprotestowała i ona powiedziała, że ona chciała po prostu pokazać zwykłe życie i bardzo to do mnie przemawia, ponieważ zwykłe życie ze szczęściem ma niewiele wspólnego. Szczęście należy chwytać, jak ono jest, cieszyć się, że ono jest i nie martwić się, że ono przemija. Bo szczęście nie jest wpisane, jak gdyby, w losy ludzkie. I o tym jest właśnie książka Dendrety, która pokazuje, jak rozmaite okoliczności, które zupełnie od nas nie zależą, na nas wpływają, jak bardzo mogą nam dokuczyć, i co my możemy z tym zrobić? Ale to mówi pani o średnim współczynniku szczęścia teraz? Nie, czy mówię o moich dendrytach. No podobnie bardzo. No bo. Okazuje się, że Grecy i Portugalczycy to jedna rodzina. Może wszyscy jesteśmy jedną rodziną, tylko jakoś... No może, nie wiem, no może akurat w tych dwóch książkach to zostało pokazane, ale mi się wydaje, że to jest... Czy tak to powinno być, no, że szczęście nie jest nam. Poszukujemy szczęścia, chcemy tego szczęścia, dążymy do tego szczęścia, a potem nagle przychodzi COVID. No i co? Wszystko się zmienia, wszystkie wyobrażenia, wszystkie plany, wszystko. Tak samo było, jak był wielki kryzys, tak samo było, teraz siedzimy 6 miesięcy w domach i jesteśmy straszliwie nieszczęśliwi, a była wojna 6 lat, wielkiej niewiadomej, strachu. Jak nasi rodzice to znosili? No popatrzmy, rozejrzyjmy się trochę i po świecie, i sięgnijmy wstecz w historii, zobaczmy, jak to było. Tak. Bohaterki słoweńskiej powieści, wojna nie dotyka bezpośrednio, ale w pewnym momencie grozi jej odesłanie, deportacja na tereny, w których toczy się wojna. Temat ten dla Słoweńców jest już od wielu lat bardzo ważny i tytuł też jest bardzo znaczący. Wymazana. Tak, chodzi o bardzo ważny i może teraz przez niektórych chętnie zapominany może temat, a prędzej przez władze rządzące, które wprowadziły takie zarządzenie, mianowicie osoby, które nie były urodzone w Słowenii, musiały przy okazji oczywiście wyjazdu, odwiedzin, na przykład rodziny w, nie wiem, Serbii, Bośni, nie miały możliwości powrotu. I tym osobom tak naprawdę było umożliwione, ale w bardzo ograniczonym zakresie, było umożliwione przedłużenie, czy tam złożenie wniosku o przedłużenie dokumentów, ważności dokumentów, ale zostało to tak przedstawione w mediach, że właściwie osoby, które na przykład nie oglądały codziennie telewizji, mogły przeoczyć ten fakt i potem nagle na przykład chciały pójść do urzędu, załatwić jakąś sprawę, odchodziły już bez dowodu osobistego, bo ten dowód był później już przecinany, bo się okazało, że nie istnieją w ewidencji. Akurat bohaterka spotkała się z taką sytuacją w momencie, kiedy przyszła rodzić i na porodówce okazało się, że nie ma jej w systemie. I później był oczywiście cały ciąg wydarzeń, które doprowadziły ją właściwie do skrajnego wyczerpania i sytuacji, no właściwie w pewnych momentach także bez wyjścia.
więc wymagało to od niej bardzo dużego samozaparcia, znajomości, żeby mogła odzyskać dziecko, bo dziecko zostało jej w ten sposób odebrane. To znaczy ona mogła wyjść ze szpitala, ale mogła wyjść bez dziecka, bo w momencie, kiedy nie miała dowodu osobistego, to w tym momencie traciła pracę, bo nie miała stałego pobytu, miejsca zamieszkania, a nie można było pozwolić wyjść komuś, czy tam matce z dzieckiem, matce, która jest bezdomna. Tak, czyli bo tak figurowała jako osoba, która nie ma domu, więc sytuacja dosyć bolesna, która ciągła się, właściwie ciągnie się dalej w historii Słowenii można powiedzieć, że jest ogromną traumą dla tych, którzy to przeżyli, którzy byli traktowani w ten sposób jako nieobywatele, przebywając, na przykład żyjąc cały czas w Słowenii, a nie mając. Wystarczyło, że na przykład, że tylko jedno z rodziców nie było Słoweńcem, że na przykład w trakcie spaceru mógł zostać ktoś wylegitymowany i w momencie, kiedy nie miał dowodu osobistego, nie miał prawa przebywać w kraju. Więc to jest taka czarna plama w historii Słowenii. Oczywiście w większości, czy tam dużej części osób, które ubiegały się o odszkodowania, te odszkodowania zostały wypłacone, ale nie zmienia to faktu, że był to duży uraz na pewno dla tych osób, dla rodzin. Akurat historia na podstawie tej książki został nakręcony film, a właściwie film miał być pierwszy, bo autor jest także scenarzystą, reżyserem. Napisał najpierw scenariusz, nie dostał środków państwowych oczywiście, żeby taki film nakręcił. Potem napisał film, czy napisał książkę i potem jak już napisał książkę, mógł już nakręcić film. Także film jest także dostępny z polskimi napisami. Tylko zakończenia są inne. Inne jest zakończenie w książce, inne jest zakończenie w filmie. Ale nie będę zdradzać jakie. Bohaterka książki Wymazana, Micha Maciniego, staje się cudzoziemką we własnym kraju, właściwie w kraju, w którym żyje od trzeciego miesiąca życia, w którym ma wszystko i ma nagle trafić do miejsca, którego nie zna, w którym właściwie już nie ma przodków. Natomiast bohaterowie pozostałych powieści, niekoniecznie z własnej woli, ale w wyniku czasem splotu różnych okoliczności, udają się w podróż. Nagroda literacka przyznawana przez Unię Europejską ma za zadanie popularyzować dialog międzykulturowy. I ten dialog w omawianych powieściach jest faktycznie obecny. Wprowadza tę wielogłosowość, która jest już wpisana w samą powieść, to znaczy bohaterowie czy narrator tłumaczą nam wręcz różnice kulturowe. I ta wielokulturowość literatury, jeśli spojrzymy też na nią jako przeplatanie się różnych dyskursów, stawia też tłumacza w sytuacji, w której znajduje się on na gruncie kulturowym nie tylko kultury, którą tłumaczy, ale w szerszym kontekście. I w związku z tym chciałam zapytać przede wszystkim o to, na ile, czy jakie kryteria decydują o tym, czy postanawiają Państwo wyjaśniać różnice kulturowe, czy ingerować w tekst właśnie poprzez dodawanie przypisów z jednej strony, a z drugiej strony, na ile zauważalna jest uniwersalizacja języka powieści europejskiej? No w ogóle to, że tematyka powieści coraz częściej wychodzi poza granice tego kraju i tego języka, z którego się tłumaczy, to rzeczywiście tak jest. Że to stawia przed tłumaczem zadania, oczywiście. Mówi się zawsze, że tłumacz powinien przede wszystkim idealnie znać swój język. Zgoda. Powinien bardzo dobrze znać język ten, z którego tłumaczy. Też zgoda. Tutaj już się otwiera bardzo duże pole w związku z uniwersalizacją.
mianowicie no, bardzo szeroki napływ neologizmów, nowego słownictwa, nowego sposobu wyrażania się, nowych aluzji, nowych zwrotów. To są rzeczy, które są do uchwycenia wyłącznie w danym kraju. A jak się tłumaczy, no to człowiek ma obowiązek po prostu wiedzieć o co chodzi, znać te wszystkie słowa. Tak mi się teraz przypomniało, tłumaczyliśmy z kolegami książkę, której autor, tam wierszy, której autor został nominowany do europejskiego tytułu Europejski Poeta Wolności. I bardzo współczesny autor. Myśmy sobie z koleżeństwem, bo nas było czworo w sumie, nawzajem redagowali swoje tłumaczenia, posyłaliśmy je sobie i redagowaliśmy. I w jednym z wierszy kolegi było słowo klin, opis placu, tam jacyś ludzie, jakaś dziewczyna, jakiś klin. No i on poszedł w kierunku topografii tego placu. A ja przez przypadek wiedziałam, bo tego nie ma w słownikach jeszcze w ogóle, że klin to są leginsy. I że była dziewczyna w leginsach. I on mi nie mógł uwierzyć. Mówi, skąd ty to wiesz? Ja mówię, no wiem, no skądś wiem. No. I pytał się nosiciela języka rzeczywiście. No i nagle takie słowo, ja wiem, że nikt by tego nie zauważył, no ale naszym obowiązkiem jest, jeżeli poeta widzi dziewczynę w leginsach, naszym obowiązkiem jest pokazać tę dziewczynę w leginsach. I tak, i to dotyczy języka, z którego tłumaczymy. Mnóstwo jest słów, słów zwrotów, których nigdzie nie ma i które trzeba po prostu z prasy wyszukiwać i tak dalej. Jeszcze na pewno o tym też wiedzieć. A tutaj dochodzi jeszcze trzecia, czwarta, piąta kultura, trzeci, czwarty, piąty język, który też trzeba chociaż trochę lisnąć. Pan tłumaczy z angielskiego, ty tłumaczy z angielskiego, pani pewnie też. Ja na przykład angielski znam bardzo, bardzo umiarkowanie, ale trzeba się w tym angielskim trochę podkształcić. Cała terminologia na przykład komputerowa, prawie cała po bułgarsku jest angielska. Tam nie ma copy-wklej, tylko jest copy-paste. Po prostu nie ma niektórych tych, ale to są już drobiazgi, ale po prostu trzeba się na te rzeczy wyczulić i wtedy no, i tak człowiek nigdy nie jest pewien, czy dobrze pracuje, czy dobrze działa. Dla mnie takim podstawowym uczuciem, postawą tłumacza, która powinna cechować jego stosunek do siebie samego, jest nieufność. Nigdy nie wierz temu, co ci się pierwszemu pomysłowi, pierwszemu słowu, pierwszemu odpowiednikowi. Musisz być w stosunku do siebie nieufny, podejrzliwy bardzo. No i teraz sprawa przypisów. Staram się postawić na miejscu czytelnika. To znaczy, czytasz książkę, czy tobie to jest potrzebne? Czy ty na pewno musisz wiedzieć? Czy jeżeli jest wymieniony, powiedzmy, nie wiem, wymyślam w tej chwili, że przez radio szły piosenki XY jakiegoś miejscowego kompozytora. Czy koniecznie ja muszę wyszukać w Wikipedii i potem napisać XY, kompozytor bułgarski, żył w latach tych i tych, tutaj za dużo pił, tutaj narkotyki, tutaj nie. Po co? To nie jest potrzebne. Wiem, jako czytelniczka, wiem, jakie denerwujące potrafią być czasami popisy elokwencji i erudycji tłumacza umieszczone w przypisach. Była zresztą dyskusja na ten temat w związku z nowym tłumaczeniem Mistrza i Małgorzaty, które jest bardzo, bardzo erudycyjne. No, zaczęłam to czytać, no, ale to już jest inna sprawa. Ale tutaj ja się zdaję na wydawnictwo. Jeżeli mi wydawca mówi, słuchaj, to naprawdę nie jest potrzebne. No to dobrze, a czasami mam pokusę taką, że na przykład jest, że ktoś zrobił jakąś potrawę. No fajnie, to zrobił potrawę, ale potem ta babka opisuje tę potrawę, że to się tak, trzeba bardzo uważać, jak się kraje, czy się kraje nie za grube kawałki i tak dalej. No to wtedy mnie kusi, żeby napisać o tej potrawie i z czego ona się składa. Ale do niedawna dawałam przypis, co to jest ajran. Teraz już nie daję, bo ajran Bułgarii pijało się zawsze. Prawda? Czy kebab. To też jest
Także staram się, jak uważam, że czytelnikowi może się to przydać, to proponuję. A jak mi wydawca mówi, nie, słuchaj, to nie jest potrzebne, to rezygnuję. Chyba, że coś mi mówi, że nie, to o tym muszę koniecznie napisać. No musimy sobie ustalić, dla kogo tłumaczymy tę książkę, bo naczelna zasada jest taka, że przypis jest porażką tłumacza. Że nie potrafił przetłumaczyć, to robi przypis. Ale ja miałem przy tłumaczeniu Don Quixote, pytała panią Quixote, proszę bardzo. Taki przypadek, że kolega profesor, polonista, mówi do mnie, słuchaj Wojtek, a te książki, co oni tam, ten Quixot, u tego Quixota w bibliotece, oni je tam palą, to one są prawdziwe? One istniały, czy to jest wszystko wymyślone? Ja mówię, a jak mnie profesor polonista pyta o takie rzeczy, znaczy przypisy muszą być. No i mamy opracowanie krytyczne w związku z tym. A teraz tłumaczę taką książkę portugalskiego wybitnego pisarza Antonio Lobo Antunesa, która cała jest poświęcona wojnie w Afryce. To jest bardzo autobiograficzna książka. Jego debiut literacki zresztą, w związku z tym on jeszcze do końca nie potrafił pisać, więc no zrobił dzieło, które dla przeciętnego Portugalczyka w 1978 roku, kiedy ta książka wychodziła, było fantastyczne, natomiast dla nas jest zupełnie niezrozumiałe. I jak się to puści bez przypisów, no to tego absolutnie nikt nie przeczyta, bo nikt tego nie zrozumie. Nie będzie wiedział, o czym autor do mnie rozmawia, prawda? Ale z drugiej strony, jak będzie, policzyłem, mam już 78 przypisów na książce, która ma tam 170 stron, no to też nikt tego nie przeczyta. No bo na cholerę, przepraszam, te przypisy, więc tak myślę, że zaproponuję wydawnictwu, że tych przypisów nie będzie w tekście, tylko one będą na końcu z odnośnikami. Do strony, jak ktoś będzie chciał, to sobie zobaczy, jak ktoś nie będzie chciał. No nie wiem, ale no, tak sobie wyobrażam tego czytelnika z przypisami, bez przypisów i z tymi na końcu, to ten mi chodzi, że najlepiej. Nie popatrzeć, a tak to ciągle kartkować. A może same przypisy wypaść. Taka koncepcja też się pojawiła, ale... Moim zdaniem w takiej sytuacji dobre jest uwagi tłumacza w postaci posłowia. Jeżeli książka oczywiście tego wymaga. I ja miałam taki przykład, zresztą tutaj bym nawiązała też do tytułu książki, akurat Mora Bukowa. Tytuł był wymyślony, dotyczył osoby, którą autor sobie sam wymyślił, była pół mitologiczna, pół wymyślona, pół prawdziwa, więc i dotyczyła konkretnego miejsca w Słowenii, pewnego regionu Perlekija, która była osobą mądrą, była starszą panią, osobą mądrą, ale nie była żadną czarownicą. Bo miała dobre zamiary, więc to i wiele innych takich związków, między innymi z Lasem Bukowym związane, więc to wszystko wytłumaczyłam, sama też wymyśliłam nazwę, która jakoś tam jest, trochę nawiązuje do tej złej i dobrej natury, w związku z czym uzasadnienie oczywiście było w mitologii i samym uzasadnieniu autora, który bez właściwie jego pomocy tutaj miałabym naprawdę problem i w tłumaczeniu na inny język, ponieważ tutaj język słowiański jest dosyć archaiczny i wiele archaizmów występuje na porządku dziennym w języku współczesnym. I zresztą tak samo form archaicznych, między innymi liczba podwójna, która jest bardzo przez Słoweńców pielęgnowana i dbają o tę liczbę podwójną, która jest szczególna dla nich samych. Więc tutaj chciałam tylko tak zaznaczyć ten wpływ przypisu, czy nie przypisu, tylko posłowia tłumacza do rzeczy tłumaczonej. Jeżeli oczywiście ona tego wymaga, jeżeli dotyczy jakichś albo faktów historycznych, albo obrzędów, czy kultury samej w sobie, co jest niedostępne czytelnikowi powszechnie, czyli nie może znaleźć z powodu na przykład nieznajomości języka takich danych w internecie,
to takie posłowie dodatkowo jest cenne. Tak. Ja się wtrącę, przepraszam, opowiadałam o tej książce, o tym statku, o tej dziewczynce. No to właśnie tam, a to jedna z moich pierwszych książek i chyba pierwsze posłowie, jakie napisałam, bo po prostu czułam, że to, co teraz opowiedziałam tutaj, że trzeba to powiedzieć, tę całą historię, do której tam są tylko aluzje w książce. Ale Bułgar zrozumie, a czytelnik polski musi mieć jednak te fakty. To dokładnie to samo, co pani mówiła. Pisarze greccy uwielbiają używać słów albo sformułowań, które dla Greka są po prostu absolutnie jasne. Natomiast dla tłumacza i w ogóle dla kogokolwiek z zewnątrz, to jest w ogóle nic nie znaczy i nic nie wiadomo, co to jest. Tłumacz czasami jest w takiej sytuacji, że patrzy na jakieś sformułowanie, patrzy na jakieś zdanie i myśli sobie, no o co tu chodzi? No i wtedy albo dotrze do tego, zwykle się to zdarza, ale po poszukiwaniach, po pytaniach, często po kontakcie z autorem, jeżeli jest to możliwe. I takie sytuacje są bardzo trudne, bo oczywiście czasami można to zrobić opisowo, czasami jednak trzeba dać przypis. W dendrytach jest sporo przypisów. Większość z nich to są przypisy samej autorki. W oryginale książki te przypisy wszystkie są na samym końcu. Ja nie znoszę, jak mam przypisy na samym końcu, ponieważ nie chce mi się, jak czytam, nagle odwracać wszystko, szukać jakiegoś numerek, czy co, nie wiem, numeru strony, czy przypisu. To mnie irytuje. W związku z czym uważam, że przypis powinien być na dole. Uważam również, i zresztą ja bardzo lubię przypisy, dlatego że widzę w nich pewną funkcję edukacyjną. Jeżeli jest w książce mojej jakaś, nie wiem, znana osoba, która dla każdemu Grekowi kojarzy się z czymś konkretnym, Polakowi, ja nie chcę Polaka odsyłać do internetu, czyta, widzi dziwne nazwisko, ma przypis, zainteresuje się, przeczyta, dobrze, nie zainteresuje się i nie przeczyta, w porządku, ale ma możliwość zobaczenia co i jak. W dendrytach jeszcze była taka ciekawa sytuacja, że te przypisy, które zrobiła autorka, one znowuż były takie hermetyczne, no bo Grek tam rozumiał coś tam, natomiast Polak niczego by nie zrozumiał z przypisu tej autorki. To w związku z czym musiałam rozszerzać te przypisy, żeby pokazać co i jak. No, pewnie różne szkoły. Bardzo dziękuję. Zbliżamy się już powoli do końca naszego spotkania, ale chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie, takie pytanie dość otwarte, ponieważ pewnie zgodzimy się wszyscy, że tłumacz jest jednak tym czytelnikiem uprzywilejowanym. Tym, który czasem, nawet niektórzy mówią, zna powieść, czy na świeżo, czy nawet może nawet lepiej się w nią zagłębia niż sam autor. Poza tym działa też nie w swobodzie wyobraźni, ale w pewnych ściśle zakreślonych ramach. I chciałam trochę podpytać Państwa, ponieważ pewnie czytelnicy trochę tej uprzywilejowanej pozycji zazdrościmy, o takie, czy od kuchni mogliby nam Państwo zdradzić jakieś smaczki, coś, co było szczególnie w tej powieści dla Państwa cenne, czy to jeśli chodzi o styl autora, czy o jakieś konotacje, metaforyczne sensy, które kryją się na przykład w nazwach własnych. Ja może zacznę od na pół, o tym jeszcze nie było mowy. Tutaj to jest powieść bardzo wyrazista i skomplikowana. Dotyczy bardzo wielu tematów uniwersalnych, tematów pewnych takich, bym powiedziała, które występują w świecie nowoczesnym i ten sam sposób jest ta powieść wyrażona. To znaczy głównym bohaterem tutaj jest język tak naprawdę. I ja tutaj pierwszy raz tak naprawdę miałam poczucie, że jestem tutaj podmiotem, właściwie wczuwam się nie w bohatera, ponieważ historie były trzy, były przeplatane, trzy razy trzy i na końcu jeszcze dziesiąta, która była splotem tych trzech postaci, więc tutaj był zamysł autora naprawdę bardzo, bardzo tutaj skomplikowany i można było między wierszami w różny sposób odczytywać sensy. I tutaj właściwie skupiałam się w
pierwszym rzędzie na samym języku, ponieważ to było, przede wszystkim były różne style, różne formy, był język współczesny, były wyrażenia, tutaj akurat rzadko pojawiały się takie archaiczne, to znaczy akurat nad archaizmami tak samo musiałam długo się zastanawiać pod kątem statusu archaizmu w języku współczesnym, w słoweńskim języku polskim, i ten status jest inny. Dodatkowo jeszcze słowa anglicyzmy, słowa z języka niemieckiego, język poetycki, tak samo były wiersze, czy proza poetycka, i neologizmy, plus skróty, które nawiązywały do, które miały dawać wrażenie prawdziwości, to znaczy takiej naukowości, w momencie, kiedy były takie krótkie fragmenty, takiego wręcz dawały wrażenie takiej czczej gadaniny, właściwie takiego czegoś, z czym mamy także do czynienia na co dzień, czyli takiego nadmiaru rzeczywistości, i to wszystko było wyrażone w języku. I zadanie było naprawdę trudne, też tłumaczyłam tę książkę długo, ale mogłam się skupić na konkretnych wrażeniach. Zresztą tak samo korespondowałam z autorem, zadając pytanie, wypisałam słowa, których nie znalazłam nigdzie, nie wiem, głowiłam się, nie wiem, ile czasu spędziłam na szukaniu, i później dostaję odpowiedź, bo ja to wymyśliłam. Więc było neologizmów także sporo, i neologizmy, które na przykład nawiązywały do słów związanych z faktem na przykład historycznym, typu defenestracja, indefenestracja, czyli tutaj tego faktu defenestracji praskiej, tak? Czyli on jeszcze sobie wymyślił in, czyli wejście do budynku przez okno, a nie wypadnięcie. Czyli ogólnie bardzo duże, tak, zagmatwanie. I tutaj to był właściwie jedyny przypis. Przypis, który myślałam, że to jest neologizm połączony ze słowem znanym. Także. I zastanawiam się ogólnie nad samą zasadnością tych zabiegów. Tutaj autor wykazał się naprawdę bardzo dużą erudycją, on jest komparatystą literackim, i gdyby czytać rzeczywiście tę książkę przez pryzmat dekonstrukcji czy poststrukturalizmu, naprawdę to jest bardzo bogaty i cenny materiał. Natomiast dla samego czytelnika na pewno ta książka nie pozostawia, znaczy czytelnika nie pozostawia obojętnym. Czytelnik albo jest zachwycony, zwłaszcza ci formaliści, albo którzy widzą, co można z językiem zrobić, jak ten język jest elastyczny, że język to nie jest tylko system, którego należy się trzymać pewnych zasad, ale można go też naciągać, tworzyć nowe formy, jeżeli ma oczywiście jakieś ku temu uzasadnienie. I pokazał, że tak naprawdę jesteśmy my więźniami trochę kultury, ale też ta kultura umożliwia nam to naciąganie języka i tworzenie nowych sensów, i że on jest cały czas żywy. I przed tym wyzwaniem stałam tutaj, co było dosyć, tak jak mówię, wymagające zadanie, ale nie tylko dla mnie, ale też dla wydawnictwa, dla redakcji, też ukłony dla redakcji. I rzeczywiście to była naprawdę duża przygoda, bym tak powiedziała, dająca, jeżeli coś rzeczywiście udało się znaleźć jakieś odpowiednie formy, to oczywiście było satysfakcjonujące, ale czasami rzeczywiście mogło być denerwujące. Myślę, że nie jeden czytelnik w przypadku, gdy będzie widział niedokończone zdanie bez kropki albo jakieś inne formy, które nie są znane i nie potrafi na przykład znaleźć uzasadnienia, to może się denerwować, ale na pewno musi to być czytelnik uważny, który będzie potrafił zapamiętać wszystkie szczegóły, do których później w dalszej części autor wraca. Są tam leitmotywy, słowa kluczowe, paralelizmy. Naprawdę warto sięgnąć choćby do tej książki, choćby żeby zobaczyć, na co, jak można inaczej trochę napisać powieść. Że to nie jest linearna, ciągła historia. Przepraszam bardzo, ale ja go wyłączyłam naprawdę, i on mi teraz robi tutaj jakieś...
Także jeśli chodzi o to współodczuwanie, to byłam przede wszystkim na takich dwóch poziomach. Poziomu podmiotu literackiego i poziomu bohatera. Później oczywiście jako bohater też musiałam się wczuć. No, tłumacz musi być przede wszystkim czytelnikiem, przynajmniej starać się być tym czytelnikiem, a najwięcej predyspozycji, żeby być czytelnikiem idealnym. Więc, czyli tym, który rozumie najwięcej i później przekazać to, żeby inni zrozumieli. Na pewno zrozumieją trochę mniej, bo na pewno nie będę z taką wnikliwością czytać książki, tak jak my czytamy po kilka, albo naście nawet może razy, nie wiem, przynajmniej niektóre fragmenty później. To, że znamy bardziej lepiej książkę, to chyba jest niż autor nawet sam, to chyba już wszyscy wiedzą. Także. Mogę anegdotkę powiedzieć na zakończenie na temat tłumacza jako czytelnika. Opowiadał mi to w przepięknej bułgarszczyźnie z typowo węgierskim akcentem, taki tłumacz, Węgier tłumacz literatury bułgarskiej. Pięknie mówił, ale mówił takim akcentem węgierskim, że w ogóle, jeżeli nawet powiedział, że nie wiem, chce mu się jeść, to brzmiało jak dowcip z tym jego akcentem. Sytuacja jest taka, węgierska tłumaczka, bardzo starsza pani, bardzo nobliwa, tłumaczka z angielskiego, panna mieszkająca z matką i rzecz się dzieje w jakimś bardzo nobliwym domu węgierskim, gdzieś tam w okresie międzywojennym. I starsza pani, ta matka, 90-letnia powiedzmy, co roku, co tydzień przyjmowała swojej przyjaciółki na herbatce. No i na jednej z tych herbatek, która jest przyjaciółek, mówi do niej tak: moja kochana, słyszałam, że twoja Marika przetłumaczyła nową książkę z angielskiego. Ano tak przetłumaczyła, ale słuchaj, ja słyszałam, że ta książka jest strasznie nieprzyzwoita, że tam są takie różne nieprzyzwoite rzeczy, że jestem zdumiona. Słuchaj, przecież to jest twoja córka, ona jest panienką, 70-letnią, ona jest panienką. Jak ty mogłaś dopuścić do tego, żeby ona takie zbrezeństwa czytała? A na to ta starsza pani mówi: moja kochana, ona tego nie czytała, ona tę książkę tylko przetłumaczyła. Ale coś w tym jest, przepraszam, bo najpiękniejszym momentem jest, kiedy już ta książka jest może nie wydana, ale to ostatnie czytanie i wtedy można rzeczywiście ją przeczytać. Tak. No, wcześniej to człowiek tam tylko rzeźbi, kombinuje, gdzie tu, co z tym. Co tam robić? Ale przepraszam, chyba się wciąłem. Chciałam powiedzieć, że ja nie czuję się uprzywilejowanym czytelnikiem, dlatego że mam wyrzuty sumienia wobec autora, któremu zawracam głowę, wytykam błędy, wytykam rozmaite niekonsekwencje, więc myślę, że dla autora to jest tłumacz kimś okropnym. Oczywiście czytelnik zwykły, no to po prostu czyta, jeżeli czegoś nie rozumie, czy coś mu się nie wiąże, to idzie dalej, to się albo rozwikła ta sytuacja, albo mnie zapomina, koniec. Natomiast tłumacz drąży i drąży i drąży i drąży i mało tego, każda książka to jest nauka języka od początku. Ja bym nie powiedziała, że ja znam grecki na podstawie książek, które tłumaczyłam, ponieważ każda książka ma swój język. Pomijam fakt, że na przykład pani Kalia Papadaki, autorka Dendrytu, która się urodziła w północno-wschodniej Grecji, w ogóle ma inny język i inne słownictwo niż Ateńczyk. W związku z czym ona używa swojego języka. Mało tego, ona opisuje emigrantów greckich i włoskich do Ameryki, czyli rzecz się dzieje w Ameryce, jest początek wieku. I ona czasami usiłowała pisać językiem, którym mówili ówcześni ludzie, a ich dzieci, tych emigrantów z początku wieku, mówiły językiem ojców, bo one nie miały kontaktu z żywym językiem. W związku z czym też mi się przypomina anegdota, jak w czasach dawno temu, kiedy hotel Krakowia w Krakowie był po prostu najpiękniejszym hotelem w Polsce, najdroższym, najlepszym. I przejechała grupa drugiego pokolenia emigrantów gdzieś z Rzeszowskiego i pewien chirurg plastyczny, facet siedzący na pieniądzach, przepiękny, przystojny, młody, podchodzi do recepcjonistki i pyta, gdzie tu jest wychodek? Bo tak się nauczył, bo tego się nauczył od swojego dziadka czy ojca. Tak mówiono w ten czas. No. I to mamy dokładnie w tej, znaczy nie dokładnie to, ale
mamy tego typu sytuację również w tej książce. Czyli walka z językiem, gdyby, z tekstem, który no, jest po grecku napisany. Jakoś ten grecki znam. Ale Boże, co znaczy to słowo? Co znaczy to słowo? Nie ma w słowniku. No gdzie tu znaleźć? Panika, rozpacz, trzeba szukać jakichś starych tekstów. Więc takim czytelnikiem jest tłumacz. No, nie wiem, czy to jest uprzywilejowanie. Ja też tak sądzę. Godzę się z tobą. No inni tych radości nie mają. Jako inni czytelnicy tych radości nie mają. Inni czytelnicy tych radości nie mają. No może w tym właśnie jest to uprzywilejowanie. Tak. Praca, sama praca nad tłumaczeniem bywa przyjemna. Jakieś, jakaś zagwozdka, jakieś wyzwanie takie. Jakiś dialog, jakieś na przykład potocyzmy, nagle trzeba wynaleźć gdzieś, dwie osoby rozmawiają z różnych takich, na różnych poziomach używają języka i ten język się tak zmienia. No to są takie, prawda, takie szarady do rozwiązania bywają tak, ciekawe, ale tak, żebym była uprzywilejowana jako czytelnik. Chyba, że w momencie, kiedy jest decyzja, czy tłumaczę, czy nie, to wtedy ja się czuję panią. Bo wtedy mogę powiedzieć tak, mogę powiedzieć nie. Ale ponieważ mi się podobają te książki, lubię tłumaczyć te książki, które mi się podobają. Mnie się wydaje, że tłumacz przede wszystkim jest, to gdzieś ostatnio mówiłem w jakimś spotkaniu albo wywiadzie, a może na zajęciach, nie pamiętam, że tłumacz jest przede wszystkim czytelnikiem altruistycznym, że sam czyta i chce się podzielić. I z tego wynika potrzeba tłumaczenia, więc może tak. Natomiast uprzywilejowanie, no na pewno poprzez dogłębną znajomość języka i potrzebę zrozumienia tego tekstu, gdzie z jednej strony mamy tutaj różne regiony, ja tłumaczę z języka hiszpańskiego i portugalskiego, które są językami światowymi, więc mozambicki, portugalski, a brazylijski, portugalski, a w samej Portugalii kilkanaście dialektów. To są różne języki tak naprawdę. I trzeba się nad tym namęczyć, ale przy tłumaczeniu każdej z książek z innych regionów, czy nawet w czasie Kichot, przecież to było 400 lat temu, trzeba się namęczyć, trzeba się uczyć, trzeba szukać, badać, kombinować, ale my to dokładnie, naprawdę dokładnie, szczegółowo zrozumiemy. Czy to jest dobre? Nie wiem, no, ale tak trzeba zrobić. Moim zdaniem to uprzywilejowanie może polegać na tym pełnym, może pełnym w największym stopniu rozumieniu tego tekstu, bo tak naprawdę to my rozumiemy, a czy zdarza się tak, że możemy na przykład nie znaleźć odpowiednika, tak, żeby to wyrazić. Nie wszystko jest wyrażalne, więc, ale to też bywa, czasami miałam też styczność z czymś takim, że lepiej było wyrażalne w polskim niż w odwrotnie, to znaczy polski na przykład lepiej wyraził coś, co było przedstawione w słowiańskim i na odwrót. Jeżeli jest w tą stronę, że w polskim lepiej wyraża, to wiadomo, że jest lepiej, ale bywa tak, że rzeczywiście tych rzeczy niewyrażalnych jest więcej, my to możemy, tak jak wczuwamy się w rolę, czyli to jesteśmy tymi, tak jak tutaj pan powiedział, altruistycznymi czytelnikami, ale przede wszystkim mamy najszerszy, najgłębszy dostęp do książki, do sensu, tego zrozumienia, tego sensu. A potem pytanie, czy mamy takie możliwości, czy nasz język ma takie możliwości, żeby to wyrazić. I to jest taka zagwozdka i to jest taki... tego na przykład się boję. O, że później redaktor ustali. Mi pozostaje tylko podziękować za Państwa altruizm czytelniczy, zachęcić wszystkich Państwa do lektury książek, podziękować też wydawnictwu EZOP Wyszukane, dzięki któremu te książki są dla nas w języku polskim dostępne. I dziękuję też Panom, którzy dbali o to, żebyśmy mogli w tych pandemicznych czasach też spotkać się z Państwem, którzy może teraz jeszcze z nami zostali i są przed ekranami komputerów. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Oklaski z tego. Z przedkomputerów. Powinny być nagrane jednak.